Blisko 200 zgłoszeń wpłynęło do konkursu, gdzie te piękne ogrody i kwitnące balkony. Tegoroczna edycja była 23 z kolei i cieszyła się ogromną popularnością. Rekordowa ilość, aż 113 zgłoszeń dotyczyło balkonów i tarasów. Tutaj też komisja miała najwięcej pracy z wyłonieniem zwycięzców, a dylematów nie brakowało. W tej kategorii najpiękniejszy okazał się balkon pani Małgorzaty Orzechowskiej-Berezeckiej. Drugie miejsce egzekwo zajęli państwo Łukaszewicze, Anna Mielewska i Józef Wojtkiewicz. Laureatów trzeciego miejsca było aż siedmioro. Teresa Churyn, Andrzej Wiszniewski, Edyta Szafranowska, Dorota Słabińska, Monika Mejer, Wanda Urbanowicz i Violetta Warakomska. Komisja oceniła też 49 ogródków przyblokowych i w tej kategorii nagród również nie brakowało. Pierwsze miejsce zajął ogródek należący do pani Alicji Klucznik. Dwa drugie miejsca to dzieła pani Marianny Słyszewskiej i Gabrieli Rzyczkowskiej. Trzecia lokata przypadła aż... Czwórce laureatów Iwonie Ciszewskiej, Bogusławie Sidor, Bożenie Baszłaminow i Janinie Siwickiej. Do konkursu zgłoszono również 25 ogrodów przy domach jednorodzinnych. Za najpiękniejsze komisja uznała Ogród pani Małgorzaty Żylińskiej. Drugie miejsce na podium to zieleń otaczająca dom pani Krystyny Rudziewicz. Trzecie miejsce i znowu dwie nagrody ex aequo to dorobek pani Doroty Szczodruch i Krystyny Retel. Organizatorzy konkursu zapowiedzieli też, że od przyszłej edycji ustanowiona będzie jeszcze jedna kategoria. W rywalizacji będą mogły wziąć również ogrody położone na terenie tak zwanych rodów. Łączna pula nagród w 2019 roku wynosiła ponad 27 tysięcy złotych.